Infokioski, czyli urządzenia do korzystania z internetu, stanęły właśnie w Aleksandrowie Łódzkim. Pierwszy zamontowano w Urzędzie Miejskim na parterze budynku B. Drugi do końca miesiąca stanie w Ośrodku Zdrowia przy ulicy Skłodowskiej lub krytym basenie Olimpijczyk. Mieszkańcy miasta za darmo będą mogli oglądać stronę internetową gminy, szukać adresów firm czy zajrzeć na gminny BIP. Infokiosk nie różni się za bardzo od komputera z tego względu, że on jest zbudowany na podzespołach zwykłego komputera. Różni się jedynie obudową, czyli ona jest tak de facto zrobiona pod tym względem, żeby była odporna na zniszczenia. Szybę posiada wandaloodporną, klawiaturę wandaloodporną. No i sama obudowa no, jakoś jest zabezpieczona przed takimi uszkodzeniami. Na zakup i montaż infokiosków gmina otrzymała pieniądze w ramach programu Wrota Regionu Łódzkiego.